Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi kochani, dzisiaj film, do którego się zbierałem 2 tygodnie. Dlaczego tak długo? Ponieważ przez 2 tygodnie drukowałem dla was gadżety halloweenowe na mojej drukarce 3D. I dzisiaj, moi drodzy, te wszystkie gadżety trafią do was. Wiem, że wielu z was z pewnością czekało na event halloweenowy w moim formikarium, gdzie mrówki będą zajadały robaka. Za chwileczkę będę nagrywał ten odcinek po nagraniu tego filmu, więc wy go zobaczycie w piątek. Jeżeli nie możecie się doczekać tego filmu, zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, co u mnie słychać w życiu, zapraszam was na mojego Instagrama, ponieważ na moim Instagramie też zrobimy konkurs na gadżety, które wam dzisiaj rozdam. Więc jeżeli pierwszy raz trafiłeś na mój kanał i jesteś nowym widzem, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów i zapamiętaj, że w każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16 na tym kanale pojawiają się filmy. Zaczniemy sobie od wydruków, które były najkrótsze i najprostsze, czyli 2 witraże albo też 2 szablony, które możemy odbić na ścianie, kiedy je posprejujemy. Na jednym mamy Pennywise, czyli takiego złego klauna, a na drugim mamy rodzinę Simpsonów. No to teraz weźmy sobie latarkę i zobaczmy, jak to odbija się na ścianie. Moi kochani, Jezus ze mną, JJ-ka. Wow. Halloweenowa. Zobaczcie, jaką ma maskę straszną. Jaką maskę? A, mamy. Durne to takie. Dobra, moi drodzy, czas sprawdzić nasz, nie wiem jak to nazwać, witrażyk, pieczątkę, odbitkę. Obraz. Obrazek. Rzutnik. Rzutnik, niech będzie. Wow! Udało się? To działa! Jest! Ale zarąbiście, to się odbija. Słuchajcie, moi drodzy, na tym widzimy, że Bart ma piłę łańcuchową, Liza odstrzeliła merch fryzurę, czyli swojej mamie, a tutaj ta najmłodsza Maggie, tak? Tak, Maggie. Maggie odstrzeliła ojcu rękę. Zarąbiste, nie wiedziałem, że to się aż tak fajnie odbije. Ja dołączyłem do rodziny Simpsonów. Dobra, jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę, a teraz sprawdzamy Pennywise. Jesteście gotowi na tego zbrodniarza? Uwaga. 3, 2, 1. To jest straszne, nie? Zarąbiste. Możecie dać znać w komentarzu, kto z was boi się klaunów. Ja tam za bardzo się nie boję, ale JJ-ka raczej boi. Boi się klaunów? Zależy jakich, ale to jest klaun? To jest klaun. Wygląda przerażająco, ale to jest mega fajne, że za pomocą tak małego gadżetu możecie sobie ozdobić dom na Halloween, tak naprawdę całą ścianę, nie? No, tylko trzeba mieć dobre źródło światła. Trochę jest światła i kawałek po prostu wyciętej. Nawet to można z kartki zrobić, nie trzeba tego drukować na drukarce 3D. Dobra, ja ten gadżet oceniam na 9 na 10, bo nie wiem... Ja ten gadżet oceniam na, nie wiem, 9 na 10. Ja daję szansę jeszcze na inny. Ja daję dychę. Okej. Okay. Zostawcie łapkę. Przygotowałem bardzo fajny różowy spray i teraz sobie to odbijemy. Zobaczymy, czy tak samo fajnie odbija się to na papierze. I uwaga, podnosimy i woo! No nawet w spoko to wygląda. Co prawda jest to w negatywie. Detale są zachowane i widać, o co chodziło w tym witrażu. Ale i tak moim zdaniem prezentuje się lepiej na ścianie. Sprawdźmy teraz Pennywise. I uwaga, wow! No to chyba nawet lepiej wyszło od tych Simpsonów. Fajnie, że takie 2 proste wydruki mają aż 2 zastosowania. Teraz lecimy z kolejnym gadżetem. Przed państwem pierwsza figurka w dzisiejszym filmie. Jest to pan Dynia. Wygląda mega fajnie. Wydrukowany z 3 elementów. Z łodygi, z dyni i z przykrywki na dynię. Za chwileczkę do środka wsadzimy świeczkę i zobaczymy, jak on wygląda. Oceniam go w skali od 1 do 10 na dychę. Dlaczego? Ponieważ ten filament, którego wydrukowana jest dynia, jest taki przezroczysty, świecący, totalnie inny niż taki zwykły filament matowy i dlatego mu daje taki fajny efekt. A żeby było tego mało, moi kochani, w środku mam coś jeszcze. Spójrzcie na to. W środku jest oktopus. I teraz pytanie do widzów. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu, kto to jest. Co to za aktor? Taka mała podpowiedź. No, już powinniście wiedzieć na pewno. Wygląda naprawdę mega kozacko. JJ-ka mówi, że jest przerażający. No bo ma te takie maski przerażające. No właśnie o to chodzi, bo to jest ośmiornica. Ale kto, nie powiem, wy zgadujcie w komentarzu. Dobra, odpalamy naszą świeczuszkę, wkładamy do środka, przykrywamy kapelutek i voila. Tak wygląda nasz lampion. Oceńcie w komentarzu. A teraz coś dla wszystkich kociar i kociarzy i fanów kotków. O, moi kochani, zombie kot oraz zwykły kotek halloweenowy, który... Do czego służy? Już wam pokazuję. Jest to gadżet, dzięki któremu możemy przystroić sobie dom na Halloween. Takiego kotka przykładamy
z boku do okna i przyklejamy taśmą. Albo możemy nawet wsunąć tego kotka pod uszczelkę. Dzięki temu wygląda, jakby jakiś kot zaglądał nam do okna. Zobaczmy to z drugiej strony. Czy mamy kota w domu? Jest! Zagląda! Wygląda fajnie, chociaż ta taśma jest niepotrzebna. Faktycznie lepiej by było, gdybyśmy wsunęli to gdzieś między ramę a okno, ale niestety nie mamy tyle miejsca. Ale i tak robi wrażenie. A z tej figurki jestem najbardziej zadowolony. Lord Dynia Vader! Jest przekozacki! Jest to w dodatku lampion, do którego możemy sobie wsadzić jakąś lampeczkę albo świeczkę. Mało tego, do zestawu dołącza jeszcze statek kosmiczny Lorda Dynia Vadera. I tak prezentuje się cały zestaw. To jest coś pięknego. Czarny, taki kosmiczny, z pomarańczowym, mega mi się podoba. Mega fajne połączenie. No i gdyby tutaj zaświecić lampeczkę, to będzie coś pięknego. Zróbmy to. Ten zestaw oceniam na 10 na 10. Okej, a teraz coś nie dla fanów Fortnite'a, ale dla fanów książek. Mamy tutaj taką zakładkę wyjątkową, ponieważ gdy ją wsadzimy między strony, to wygląda jakby z książki chciał się wydostać jakiś potwór. Także wydaje mi się, że idealny gadżet na Halloween. Zarąbisty. Wygląda mega realistycznie. Co się dzieje, JJ? Coś mi brzuch boli. Gdzie? No tutaj. Co jest? Coś ci wystaje. Co my tu mamy? Ręce. Okej. Okay. Nos. Buzia. Wow. Demon baby. Mocne. Dobre, co? Mocne. Niezłe przebranie dla Halloween. Na tego, na baby shower. Tak, na baby. Gadżet mega fajny, od razu mi się spodobał, jak go zobaczyłem w internecie, tylko że do tego potrzebna jest taka mega obcisła koszulka. Akurat takiej nie mam, ale nawet w miarę, jak tak się naciągnie, to coś tam twarz ta się rysuje, co nie? Palce widać, wszystko git, ja jestem grubszy od JJ-ki. Taki we mnie siedzi diabelski bachor. Wy, moi drodzy, ocencie w skali od 1 do 10 ten gadżet. Ja mu daję dychę, bo jest mocny, naprawdę. Kolejnym gadżetem jest aztecki gwizdek śmierci, który wydrukowałem na drukarce 3D. Kiedyś już go testowaliśmy w jednym z odcinków, ale ten jest totalnie inny. Mi się wydaje, że jest troszeczkę głośniejszy. Z racji tego, że jesteśmy dzisiaj w domu tylko we dwoje, więc muszę jakoś tak JJ-kę oszukać, żeby ją tym wystraszyć i sprawdzić, czy faktycznie wydobywa się z niego głos śmierci. A ty, widzu, razem ze mną bierzesz w tym udział, więc jak dostanę szmatą przez łeb, to razem z tobą, pamiętaj. I zostaw łapkę w górę. Zaraz przyjdę i do podsiadu. Czy ty jesteś normalny? Udało się, nie wierzę w to! Krystian! Pieprzaj mi z tym, no! Widzowie, przepraszam. Znaczy, dziecięka, przepraszam, widzowie, łapka w górę. Wystraszyłaś się? No nie! To jest naj... Przestań! Już nie będę. Justyna! To? Teraz mnie brzuch boli. Tak? O, tak! Co się dzieje? Uwaga! Jesteś gotowa! On jest we mnie! Obcy! Co to jest? Ja pierdzielę! Już się nie da go wykurzyć! On żywi się moimi wnętrznościami. Zdech. Iwi! Ratuj! Iwi, ratuj! Trzeba wykurzyć! Wrzoda! Wracaj! Moi kochani, zarąbiste to jest. Jeżeli byście zrobili sobie dziurę w koszulce, zakrwawili ją niby i takiego aliena wystawili, który z was wychodzi, to jest gitara, nie? Śmieszne, fajne. Dobra, moi drodzy, ja oceniam ten gadżet na dychę. Dycha jak drut. Detale zachowane idealnie, fajnie się wydrukował, taki kosmiczny czarny kolor. Bomba. Tak jak na początku filmu wspomniałem, do zgarnięcia macie wszystkie te wydruki 3D. Wystarczy, że wbijecie na mojego Instagrama, tutaj wam się wyświetla, albo klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie i pod najnowszym zdjęciem napiszecie, który zestaw chcielibyście zdobyć. W pierwszym zestawie jest Lord Vader razem ze swoim statkiem, w drugim zestawie jest dwa razy kotek i obcy, w trzecim zestawie jest dziecko z gwizdkiem azteckim, żeby straszyć ludzi, wiecie, macie na brzuchu i...
Jezu, to jest straszny dźwięk. Działa mi na nerwy, naprawdę. I czwarty zestaw, czyli Pan Lampion Halloweenowy razem z ośmiornicą. Wszystkie są super, więc bierzcie udział koniecznie w konkursie. Mamy nadzieję, że Halloween było udany i nazbieraliście mnóstwo cukierków. Jeśli tak, to łapka w górę, jeśli nie, to sub. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie cukierek albo psikus, albo joystick chat. No chodź tu, chodź, chodź, o, chodź. Jest. O. Na dzisiaj to było tyle, dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, że w piątek pojawia się odcinek z mrówkami, gdzie będziemy robić event halloweenowy dla mrówek. Trzymajcie się, hej!